kochani, z tej strony Estera, witam was w najnowszym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na haul, mierzymy ubrania ze sklepu Zara. Mam tutaj pudełeczko takie niezbyt duże, bo przyznam, że jakoś ciężko było mi znaleźć fajne ubrania w Zarze. Ja nie wiem, ostatnio jakoś tak mam, że po prostu kiedyś bardzo lubiłam ten sklep, natomiast teraz jest mi jakby coraz ciężej wyszukać tam coś fajnego i nie wiem, wydaje mi się, że jakość ubrań w Zarze już tak od dobrych kilku lat jest niższa niż była kiedyś. Nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, dajcie mi znać. I oczywiście piszcie, co sądzicie o tych ubraniach, które za chwilę będę pokazywać i mierzyć. No ale mam nadzieję, że jakieś tam perełki tutaj się znajdą. Wzięłam sobie w ogóle taki garniturowy komplet, bo po tym komplecie pomarańczowym ze Stradivariusa, który wam pokazywałam, stwierdziłam, że jednak przydałoby mi się coś takiego w garderobie, ale no tamten jakoś nie do końca mi odpowiadał, więc teraz wzięłam coś zupełnie innego i zaraz zobaczymy. Zanim przejdę do pokazywania ubrań, bo już sama nie mogę się doczekać, kiedy je zacznę mierzyć, zapraszam was na mój Instagram, tutaj zostawiam wam link. No i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji kanału i łapce w górę, jeżeli taka tematyka wam się podoba. W komentarzach piszcie, co sądzicie, co powinnam oddać, co powinnam zostawić, w czym wyglądam źle, a w czym dobrze. I jaki następny sklep w filmiku z serii mierzymy chciałybyście zobaczyć tutaj na kanale. A ja już otwieram moją paczkę. No i zobaczymy, co tutaj mamy. Może jako pierwszy pokażę właśnie ten garniturowy komplet. No i tutaj mamy marynarkę. To jest, zdaje się, że rozmiar S. Słuchajcie, ceny ja mam tutaj niestety w euro, więc zostawię wam po prostu linki, dlatego że te ceny i tak się zmieniają. Te ubrania za chwilkę pewnie będą już w promocji, zanim ja ten filmik zmontuję, więc po prostu zostawiam wam na dole linki do wszystkich ubrań i jeżeli chcecie poznać dokładną cenę, no to zajrzyjcie tam sobie i znajdziecie ją. To jest rozmiar 36, ale wypada taki dość mały, nie wiem, czy tu nie będzie z biustem problem. No i ona kosztowała 29 euro i 95 centów i jest wykonana w przynajmniej 50% z recyklingowanego, zrecyklingowanego, tak, poliestru. A sprawdźmy sobie, jaki jest jej cały skład. 68% poliester, 30% wiskoza, 2% elastan. Nie powiedziałabym, że to ma elastan, w ogóle nie jest. Dobra, trochę jest. Jest odrobinkę rozsądliwa. Dobra, zaraz sobie przymierzymy. I tutaj powinnam też mieć spodnie. Dobra, są, ale ukryły się na dnie. Je chyba też wzięłam w rozmiarze 36, tak. Mało wypadałem, powiem wam. No może będą dobre. Nie, w sumie powinny być dobre, ale będą raczej takie dość mocno dopasowane. Te spodnie ze Stradivarius były na mnie zdecydowanie zbyt duże, a wzięłam rozmiar 36. A i tutaj mam cenę polską, słuchajcie, 89,90, więc one kosztują w sumie tyle samo, co kosztowały te spodnie ze Stradivariusa. Dobra, to jest w ogóle taka, ja wam pokażę może ten materiał z bliska, bo nie wiem, na ile to będzie widoczne w kamerze. To jest kratka. No trochę taka może smutna, nie wiem. Nie wiem, zaraz przymierzę cały komplet i wtedy ocenimy. Ten komplet leży na mnie idealnie. Jeżeli chodzi o spodnie, dobra, ja sobie może zdejmę na chwilę tą marynarkę, bo się trochę rozpędziłam, założyłam dwie rzeczy, a wtedy nie będziecie do końca widziały, jak one leżą. Rozmiar jest ten sam, nie wiem, czy oglądałyście ten filmik ze Stradivariusa, ale tamte spodnie naprawdę tutaj jakoś tak wisiały mi w kroku, wyglądały niedobrze, a te uważam, że leżą po prostu idealnie. One nie są ani zbyt obcisłe, ani zbyt luźne. Myślę, że właśnie takie powinny być te garniturowe spodnie. I jeżeli chodzi o długość, no to też są idealne, więc naprawdę wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Pokażę wam też, jak one prezentują się z tyłu. Z tyłu wyglądają tak. No, naprawdę super. Super, ja mi się to podoba, naprawdę. Nie jestem tylko pewna, czy one nie są takie, czy ten komplet nie jest taki troszkę zbyt ciemny, czy nie wyglądam z nim tak, w nim tak troszkę, wiecie, tak troszkę starzej i tak smutno. Więc jeżeli byłybyście tak miłe i mogły napisać w komentarzu, co sądzicie, to dajcie koniecznie znać. I marynarka, zobaczcie, no też idealnie, no super, naprawdę.
No powiem wam, że ostatni raz taki komplet to miałam na maturze założony. On był brązowy, był brzydki w sumie. No ten mi się podoba. Rękawy też są odpowiedniej długości. No, całkiem spoko. Powiem wam, że chętnie bym go sobie zostawiła. Tylko na jaką okazję będę nosić, to jest właśnie pytanie, dlatego muszę to przemyśleć. Tu jest coś, co urzekło mnie kolorem. Zobaczcie, jaka cudowna, soczysta zieleń. Coś pięknego. Mam nadzieję, że po praniu ten kolor się nie zmyje. Dobra, to jest rozmiar S i ona kosztowała najpierw 99,90, a potem została przeceniona o 40% na 59,90. Myślę, że cena 59,90 jest jak najbardziej spoko. Bufiaste rękawki. Nie wiem, czy bufiaste, czy używa się tego słowa, ale zawsze to słowo kojarzy mi się z Anią Zielonego Wzgórza. Kto czytał, ten wie. Ona miała słabość do właśnie bufiastych rękawów i ciągle tam używała tej nazwy. Więc chyba jednak takie słowo istnieje. Dobra. 100% poliester. No ten kolor to jest życie. Słuchajcie, kolor jest absolutnie fenomenalny. I koronka sama w sobie też jest świetna, ale niestety nie podoba mi się ten krój. Jakoś tak brzydko zaokrągla ramiona. Widzicie? Słabo to wygląda. Wydaje mi się, że psuje sylwetkę. No i tutaj też, wiecie, to tak jakoś wisi. Może, wiecie, na dziewczynach z mniejszym biustem to będzie lepiej wyglądało, bo mi po prostu ten biust, widzicie, on tak unosi tą bluzkę i przez to tutaj się robi taki zwis. Kiepsko to wygląda. A jest nawet zbyt krótka, żebym ją sobie to położyła. No nie, no ją oddam. Ale jeżeli chodzi o sam kolor, to wow, pokażę wam jeszcze z bliska, jak wygląda ta koronka. Bardzo ładnie. No tylko nie podoba mi się tu w ogóle, jak się układa na tych ramionach. Kolejna rzecz to bluzka, która po prostu ma tak obłędny wzór, że była właśnie jedną z tych nielicznych rzeczy, które od razu wpadły mi w oko. Niebieska w zebry. Mega wygląda, naprawdę. Mam nadzieję, że będzie na mnie dobra. Kosztowała 109 zł i to jest rozmiar M. I tak patrzę, że wypada naprawdę dość szeroka. I chyba jednak potrzebowałabym S-kę, ale wiecie jak to jest. Ja teraz... W sumie nie było nigdy jeszcze holu z Zary na moim kanale, a prosiłyście już o niego od dłuższego czasu. Właśnie, nie było, więc ja nie byłam pewna, już nie pamiętałam, jak te rozmiary wypadają. Teraz to już niektóre sklepy mam obcykane, że wiem, że gdzieś tam muszę brać większe, gdzieś mniejsze, a tutaj jeszcze nie wiedziałam i chyba one wypadają tak standardowo. Tutaj mamy faila niestety, bo ona wypada duża. Bardzo obszerna, zobaczcie. Musiałabym mieć S-kę. O, dlatego, że tutaj pod pachami bardzo źle się układa. No ale jeżeli chodzi o wzór i kolorystykę, to jest coś pięknego, naprawdę, no tak mi się podoba. Pokażę wam, jak wygląda z tyłu. O, z boku prezentuje się tak. Z tyłu tak. Co ciekawe w niej jest, ma takie dość szerokie mankiety przy rękawach, zobaczcie. Rzeczywiście są takie szersze. Tutaj zapinane na dwa guziczki, a tutaj są. Nie ma guziczków, więc one tak jeszcze bardziej jakby się rozkloszowują. Fajnie to wygląda, ale uważam, że naprawdę tak, bo nawet tutaj nawet ten kołnierzyk tak jakoś opada, nie układa się dobrze. Na pewno rozmiar mniejsza byłaby okej. No niestety, no zamawiając ubrania przez internet, no nie da się tego przewidzieć. Czy ta S-ka będzie dobra, czy M-ka, jak widzicie, różnie wypadają rozmiary. Słuchajcie, teraz kolejna rzecz i ja naprawdę nie wiem, jak to zrobiłam. Ja zamówiłam dwa identyczne topy, po prostu musiałam jakoś tam tak kliknąć, że wpadły mi do koszyka dwa. No a ja niestety tego nie zauważyłam. Także fajnie, że w ogóle tak patrzę, co kupuję i jaka cena wychodzi, super, no nie? Więc mam dwa identyczne topy, także tak czy inaczej. Chociażby tu wszystko było totalnym sztosem, to na pewno i tak będę robić zwrot, bo dwa topy nie są mi potrzebne. No i oba oczywiście w rozmiarze S. Cena 12,95 euro. I one... No mogą być przyciasne, byście akurat. A przed chwilą mówiłam,
że rozmiary standardowo wypadają. No dobra, zaraz sobie przymierzę. Ślicznie wyglądają te cieniutkie ramionczka. Oczywiście, żeby nie psuć efektu, to będzie trzeba je nosić do biustonosza bez ramionczek. No i coś, co ja bardzo lubię, perełki. O nie, a tu z kolei bluzka jest genialna. Ja bym ją sobie na 100% zostawiła. Chociaż troszkę denerwujące jest to, że te ramionczka są takie długie. No ale dobra, to już można sobie, wiecie, przyciąć o ten centymetr i wszedć, nie ma problemu. Ale biust, zaraz mi tu eksploduje wszystko. Niestety ona jest zbyt ciasna w biuście. O, zobaczcie, jedna rzecz rozmiar M, w ogóle jakaś ogromna, druga rzecz rozmiar S, za mała. No fatalnie to wygląda, naprawdę fatalnie. Jest naciągnięte po prostu do granic możliwości, ale materiał, te perełki, wygląda to ślicznie i nie wiem, zastanawiam się, chyba sobie zamówię rozmiar większą. Albo wolałabym w sumie stacjonarnie kupić, jak już sklepy będą otwarte. Bo wiecie, jednak lepiej przymierzyć. Tym bardziej, że ta S-ka jest naprawdę tutaj bardzo, bardzo ciasna w biuście. Nie wiem, czy nie musiałabym mieć nawet L-ki, ale jeżeli ten dół byłby zbyt luźny, to i tak by wyglądał fajnie. Bo to jest, wiecie, taki materiał, nie, super, super, naprawdę, podoba mi się mega, strasznie żałuję. No to jest coś, co ja nie wiem, czy się zmieszczę. O kurczę, bardzo malutkie to wypada. No co prawda naciąga się, ale no bo to jest S-ka. No, główki, słuchajcie, no, monstrualne. Zobaczymy, to trzeba założyć i wtedy oceniać. 109 zł i rozmiar S i tutaj widzę, że jednak mogłam wziąć M-kę. O, nie będę w tym dobrze wyglądać. Ale oczywiście przymierzę. No chyba, że się totalnie nie zmieszczę, to oszczędzę wam tego widoku. No ta bluzka to wygląda tragicznie. Oh my god, jest masakra, słuchajcie. No w ogóle tutaj jest zbyt ciasna, no to okej. Gdybym kupowała ją w sklepie, no to na pewno bym wzięła większą, bo już od razu bym widziała, że będzie mi zbyt ciasna w biuście. Ale słuchajcie, te rękawy, to jest jakieś nieporozumienie w ogóle. Nie. Ojej, to strasznie to wygląda. Kurczę, nie wiem, ta moda na te ogromne bufki. Ale kolor jest ładny, kolor jest spoko. Taki mocno przybrudzony fiolecik. O Boże, zobaczcie, jak to wygląda z boku. Masakra. Straszne, straszne są te główki. Nie, zdejmuję. Tutaj jest koszula, która jest naprawdę przepiękna. Nie dość, że panterka, jeden z moich ulubionych wzorów. No ale jak wiecie, nieczęsto noszę panterkę, bo jest to taki dość trudny motyw, który no nie ze wszystkim można łączyć. Ale słuchajcie, w takim kolorze i tutaj mam niestety XS-kę, bo S-ka była wykupiona, M-ka chyba też. Podejrzewam, że wzięłabym raczej M-kę, a nie XS-kę, jeżeli byłyby dostępne. Ale słuchajcie, no nie ma się co dziwić, bo ona wygląda naprawdę fenomenalnie. Mam nadzieję naprawdę, że będzie na mnie dobra. No, coś pięknego. Koszula z balonowymi rękawami wygląda po prostu absolutnie obłędnie. Tak mi się podoba, że to jest masakra. 99,90. A przyłożę sobie tak. Zobaczcie, ona wypada szeroka. Będzie dobra. Gdybym miała sobie wybrać taką jedną, jedyną rzecz z całego tego holu, no to zdecydowanie ta koszula. Zobaczcie, ta panterka wygląda świetnie w tych kolorach. Mega mi się podoba. Zobaczcie, jakie ma cudowne, takie dłuższe mankiety. Do tego ten materiał przepięknie się leje. Wam powiem, że lepsze już są takie naprawdę balonowe rękawy, wyglądają naprawdę fajnie niż te wielkie bufki jakoś, nie wiem. Bo te rękawy są wielkie, no zobaczcie, one są mega szerokie. I wygląda to dobrze, fajnie się układa, przepięknie. I to jest XS-ka, zobaczcie. No gdybym tu wzięła M-kę, to powiem wam, że byłaby tragedia, ja bym utonęła w tej bluzce. Także tu powiem wam, że jestem zaskoczona, że rozmiar rozmiarowi jest totalnie nierówny, totalnie. Dlatego właśnie zawsze wolę się przejść stacjonarnie do sklepu, no ale co zrobić, no. Teraz i tak nie ma jak.
kochani, na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam, że byłyście ze mną w kolejnym filmiku. Następny filmik pojawi się tutaj jutro lub pojutrze. Piszcie w komentarzach oczywiście, co sądzicie na temat tego filmiku, czy Wam się podobał, czy nie, jakie ubrania Wam się podobały i tak dalej, i tak dalej. Ja już dzisiaj żegnam się z Wami. Buziaczki, do zobaczenia, pa!